Sponsorem wiadomości sportowych jest PPH Mackiewicz, producent betonu i kostki betonowej. Jest to ważny bardzo dzień dla młodzieżowego ŁKS-u. Podpiszemy dzisiaj umowę z Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości dotyczącą współpracy w zakresie szkolenia młodych zawodników na poziomie liceum. Państwa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości do tej pory była organem prowadzącym liceum w Łomży, gdzie posiadaliśmy klasy sportowe. Udało nam się tak jakby naostrzyć narzędzie pewne, mianowicie zmienić to liceum z klasami o profilu sportowym na liceum mistrzostwa sportowego w Łomży. Myślę, że to działanie nasze jest takim ewenementem w województwie podlaskim, ponieważ na poziomie szkolnictwa średniego jest tylko jedna szkoła SMS, czyli Szkoła Mistrzostwa Sportowego, która znajduje się w Białymstoku. Poza tym miejscem do tej pory w województwie podlaskim nie było takiej placówki. W szkole o profilu sportowym godzin wychowania fizycznego, czyli tych praktycznych godzin związanych z dyscypliną sportu, było stosunkowo w naszym postrzeganiu dużo, dla nich niewiele, bo było około 6 lub 7, to pani dyrektor powie. Natomiast teraz, gdy mamy liceum mistrzostwa sportowego, takich godzin pracy jest aż 16 w tygodniu. Tak jak naprawdę odciążamy w ten sposób klub, zatrudniając też trenerów z danej dyscypliny sportowej, w tej dyscyplinie, w której te dzieciaki się specjalizują, i prowadzi zajęcia w ramach placówki z nimi. Więc naprawdę jesteśmy dumni, szczególnie uczelnia jako organ prowadzący, że posiadamy liceum mistrzostwa sportowego. Powiem szczerze, że nie spodziewaliśmy się, a ja osobiście nawet w sferze marzeń nie miałem, że powstanie w Łomży taki ośrodek, takie liceum, które dzisiaj powoduje, że piłka nożna, młodzieżowa, za chwilę seniorska, poprzez takie liceum stajemy się ośrodkiem regionalnym. Do tej pory nasze działania były skierowane na chłopców z miasta Łomży i okolic, chociaż dojeżdża do nas już coraz więcej dzieci z regionu. Natomiast na poziomie liceum stwarzamy tutaj wspólnie z liceum możliwości zdolnym dzieciom z regionu na kontynuowanie swojej przygody z piłką na bardzo wysokim poziomie, jak na nasze realia, ponieważ zawodnicy na poziomie pierwszej klasy liceum, kiedy jest to najtrudniejszy okres w szkoleniu, gdzie drużyny się w większości małych ośrodków rozpadają, ci zdolni chłopcy tak naprawdę nie mają gdzie kontynuować w swoim roczniku przygody trenowania z piłką. Natomiast tutaj, idąc do klasy sportowej, opiekują się nimi trenerzy, jest im zaproponowany system szkolenia na poziomie, gdzie w ciągu roku ich umiejętności piłkarskie znacząco będą wzrastały, a dość powiedzieć, że na tym poziomie praktycznie tylko Białystok ma drużyny w tej kategorii wiekowej. My, dzięki narzędziu, że tak to nazwę, do pracy z młodzieżą, dzięki liceum sportowemu, dajemy chłopakom możliwość rozwoju, a liceum takim osobom, które będą do nas przyjeżdżały z regionu, typu Kolno, typu Ostrów Mazowiecka, typu bliżej Wizna, Jedwabne, jest wiele ośrodków, gdzie jest dużo zdolnej młodzieży. Thank you.
naszej strony tego dziękujemy bardzo. Liceum Mistrzostwa Sportowego w tym obecnym kształcie wystartowało w bieżącym roku szkolnym, jednak mamy już 3-letnie doświadczenie w kształceniu i szkoleniu uczniów w oddziałach sportowych. Rzeczywiście to jest bardzo ważna zmiana dla samej szkoły, ale przede wszystkim młodzież postrzega ją jako oczekiwaną i też niezwykle interesującą. My ze swojej strony gwarantujemy, że tak zorganizujemy kształcenie ogólne, bo to kształcenie ogólne w liceum obowiązuje i prowadzone jest zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego jak w każdej szkole średniej, jak w każdym liceum ogólnokształcącym. I rzecz polega na tym, aby tak zorganizować proces kształcenia szkolenia sportowego, aby one ze sobą nie kolidowały, a raczej współbrzmiały. I właśnie gdyby to były takie klasy jednoimienne, do czego zmierzamy, właśnie do utworzenia takiego oddziału specjalizującego się w piłce nożnej, to można bardzo efektywnie i pomyślnie to kształcenie i szkolenie ze sobą połączyć. Oczywiście też tutaj w tej umowie zobowiązujemy się do tego, że będziemy zatrudniać trenerów, którzy trenują zawodników w młodzieżowym ŁKS-ie, bo to zapewnia ciągłość szkolenia i to jest niezwykle istotne. Nie ma u nas, można powiedzieć, marnowania czasu, nie ma u nas przypadkowych zajęć i tak samo będzie również w tym liceum. Trenerzy pracują według programu, który tutaj wdrażamy w naszym klubie, narodowego modelu gry, ale również i staramy się, jak to powiedzieć, czerpać wiedzę z niemieckiego szkolenia piłki nożnej, również z innych krajów po to, aby udoskonalać jeszcze naszą pracę. W lipcu przeprowadzaliśmy również badania motoryczne, gdzie przyjechała firma, która się tym, można powiedzieć, no, fachowo zajmuje z Warszawy. Było to takie pierwsze nasze przedsięwzięcie. Miało to na celu przede wszystkim pokazania naszej młodzieży łomżyńskiej, że tutaj w Łomży też staramy się, aby oni byli profesjonalnie trenowani i aby no, nie opuszczali tego ośrodka, bo naszą ambicją i naszą chęcią jest to, aby tutaj w Łomży był mocny ośrodek piłkarski. I również na pewno ta klasa i szkoła Liceum Mistrzostwa Sportowego do tego się przyczyni. Oczywiście liceum jest doskonałą, myślę, wydaje, że bardzo trafioną ofertą dla uczniów gimnazjów, którzy trenują właśnie piłkę nożną, ponieważ zapewnia ciągłość tego szkolenia sportowego i to na poziomie specjalistycznym, to jest bardzo ważna rzecz, tak, że my w Liceum Mistrzostwa Sportowego prowadzimy to szkolenie na poziomie specjalistycznym, a specjalistyka wymaga specjalistów i szczególnych warunków realizacji szkolenia. Takie szczególne warunki zapewni nam klub, tak, ze swoimi zasobami, którymi dysponuje w sensie stadionów, boisk, sprzętu sportowego, lekarza sportowego, fizjoterapeutów, też takiej współpracy w prowadzeniu badań lekarskich w medycynie sportu, bo takie badania są obowiązkowe dla uczniów trenujących daną dyscyplinę sportu. Również cieszymy się, że możemy podpisać umowę z Łomżyńskim Klubem Sportowym Młodzieżowym, ponieważ liczymy na to, że najlepsi, a wiemy, że bardzo dużo jest roczników trenujących, najlepsi z nich może trafią do naszej uczelni, do naszej placówki, do naszego liceum i będą rozwijali swoje umiejętności. Potem zdając maturę i może dalej zostaną w Łomży, ponieważ nasza uczelnia posiada Instytut Wychowania Fizycznego, w którym jest kierunek wychowanie fizyczne. Kierunek, który minimum kadrowe są to fachowcy z Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, wyselekcjonowani do tego jeszcze. Czyli mało tego, że są dobrzy, ale najlepsi z najlepszych, ponieważ my nabory mamy zdecydowanie mniejsze niż Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie. W związku z tym tak dużej ilości kadry nie potrzebujemy, więc mogliśmy wybrać najlepszych z nich i zaproponować im pracę i tacy też pracują. U nas na zajęciach również i w liceum nie będzie tylko jeden nauczyciel czy jeden trener, tylko będzie dwóch albo trzech trenerów i to na pewno też przyczyni się do tego, że nie będziemy marnowali czasu, tak jak powiedziałem wcześniej, tylko że każdy uczeń będzie, jakby to powiedzieć, no, odpowiednio monitorowany i odpowiednio szkolony. Także no,
Na pewno dla młodzieży, która kocha piłkę nożną, która chce się uczyć i która chce grać w przyszłości w piłkę nożną, nie ma innej alternatywy. Sponsorem wiadomości sportowych jest PPHU Mackiewicz, producent betonu i kostki betonowej.